srogi. I zdrowi. Słowem Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Gdy przyszli do Kafarnaum, gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest większy. A on usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nim i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Rozpoczynamy rekolekcje ewangelizacyjne. One tyle są szczególne i wyjątkowe, że to właśnie do dnia dzisiejszego, tak naprawdę w całej naszej diecezji, rozpoczęły się rekolekcje. Można powiedzieć, że cała diecezja przeżywa rekolekcje, że Boże obficie włożone jest Słowo, jest to czas łaski. Wierzymy, że czas łaski związany z rokiem jubileuszowym, z setną rocznicą utworzenia naszej diecezji. Wierzymy, patrząc w Słowo Boże, że takie momenty roków jubileuszowych były naznaczone właśnie szczególną łaską, szczególnym darem. Dlatego właśnie chcemy stawać w takiej postawie wiary, aby otworzyć się na ten dar łaski, który Bóg chce nam ofiarować. Słuchamy dzisiaj Ewangelii i jeszcze przed Ewangelią mogliśmy wysłuchać wersetu, który śpiewał Pan organista: Bóg wezwał nas przez Ewangelię. Bóg wezwał nas przez Ewangelię. Bóg wzywa nas i pragnie nam dzisiaj głosić Ewangelię, to znaczy dobrą nowinę. Bóg wzywa nas właśnie przez dobrą nowinę. Czasem może zbyt często doświadczamy takiego jakby wezwania przez trudne nowiny, przez trudne jakieś wieści, przez trudne jakieś słowa, które stawiają nas do pionu z jakimś obawem, jak to będzie, co to będzie. I myślę, że wiele jest dzisiaj takich słów, wiele jest dzisiaj takich nowin, które właśnie jakby wzywają nas, ale nie do życia, ale do właśnie lęku, do jakiejś obawy, do strachu, co to będzie. A Bóg wzywa nas przez Ewangelię, wzywa nas przez Słowo Dobrej Nowiny. Bóg wzywa nas, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwały, która płynie przez zmartwychwstanie, czyli chwały życia. Do tego wzywa nas dzisiaj Bóg, właśnie przez swoje Słowo, przez Ewangelię. Do tego wzywa nas dzisiaj Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego, jeśli Bóg wzywa nas przez Ewangelię, to co dzisiaj do nas mówi w tej Ewangelii? Może w pierwszym momencie nie są to proste słowa. Może jeszcze nie usłyszymy słowo, które dzisiaj Jezus wypowiada, to zobaczmy właśnie Jezusa razem z uczniami. Jezus chciał, tak słyszymy, tak zapisuje Marek Ewangelista, że Jezus chciał być tylko z uczniami. Chciał jakoś być z nimi osobno. Chciał do nich tylko mówić. Myślę, że czas rekolekcji w jakiś sposób jest też takim czasem, którym Bóg chce mówić do nas. Zaprasza nas do tego, abyśmy posłuchali. Jezus mówi trudne, ale bardzo ważne słowa. Mówi: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. W tych krótkich słowach Jezus pokazuje całą swoją misję. Dlaczego przyszedł na ziemię? Dlaczego przyszedł na świat?
właśnie po to, aby zbawić. Ale to zbawienie człowieka od jego grzechu, zbawienie od śmierci, właśnie dokona się w ten sposób i dokonało się w ten sposób, że Jezus został odrzucony. Ten sprawiedliwy, o którym też słyszeliśmy w Księdze Mądrości, zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa. Jezus został odrzucony, został zabity, bo taka była cena naszego odkupienia, wybawienia nas od grzechu, od śmierci. Jezus złożył właśnie swoje życie w ofierze, przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Ale po 3 dniach Jezus mówi: zmartwychwstanie. Uczniowie jakby nie słyszeli tego słowa. Może usłyszeli tylko pierwsze słowo, że będzie odrzucony przez ludzi. A przecież oni Jemu zaufali. Poszli, bo zawierzyli swoje życie. I co teraz będzie? Czy będzie właśnie odrzucenie? Czy przegramy? Myślę, że to jest też doświadczenie, z którym my mierzymy się, idąc drogą wiary, idąc za Jezusem. Może mierząc się z doświadczeniem, że to pójście za Jezusem staje się może mniej jakiś popularny, może łączy się również z tym, że w jakiś sposób przez świat doświadczam jakiegoś odrzucenia czy niezrozumienia, a może czasem nawet jakiegoś wysmiania. Jezus, kiedy właśnie, dlaczego czytamy w Ewangelii, że uczniowie nie zrozumieli tych słów, bali się Go zapytać. Ale dlaczego, co się jeszcze wydarzyło tam? Czytamy dalej w Ewangelii. Jezus pyta ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Idziemy za Jezusem. I może tak jest, tak jak uczniowie. Może nieraz zaczynamy się sprzeczać między sobą. Wymieniać jakieś poglądy, nieraz jakieś troski, jakieś doświadczenia. Także jesteśmy jakby cali, zaferowani tym. I może tak być, że idąc za Jezusem, właśnie nie słyszymy Jego słowa. Nie słyszymy tego ważnego orędzia, tej dobrej nowiny, którą On do nas mówi. Bo tak bardzo właśnie jesteśmy zatroskani. Może tak, jak to myślę, że mamy doświadczenie czasem posprzeczania się między sobą. Wtedy człowiek się zamyka i już mu po prostu ktoś może mówić różne słowa, a i tak to na nic. I czasem możemy być tak, idąc za Bogiem, możemy być jakoś wewnętrznie, nadwewnętrznie tak posprzeczani w sobie, albo czegoś nie rozumiejąc, albo nawet może mając nieraz jakiś żal wobec Pana Boga, Boże, dlaczego tak jest dzisiaj w świecie, albo dlaczego to mnie spotyka. Może tak być. Piękne jest, i to jest dobra nowina, że Jezus nie zostawia uczniów w tym posprzeczaniu się między sobą, w sobie, nie zostawia ich samych. Ale co się dzieje? Jezus, to jest, On usiadł i przywołał 12. To jest bardzo krótkie słowo, ale myślę, że też bardzo ważne, bo czasem my, kiedy doświadczamy jakieś troski, jakieś właśnie widzimy jakieś posprzeczanie, to raczej wstajemy. Jest takie może właśnie emocjonalne, jakieś zaangażowanie, coś tu się dzieje. Tracimy może takie bezpieczeństwo w danej sytuacji. A Jezus usiadł, przywołał do siebie 12 i zaczął do nich mówić. To pokazuje, że Jezus rzeczywiście jakby jest Panem tej całej sytuacji, że On jest spokojny w tej sytuacji. On jest spokojny. My takiego rzeczywiście spokoju jest zapotrzebujemy. On nas zaprasza, On sam siada i zaprasza nas niejednokrotnie: usiądź, posłuchaj, zobacz, doświadcz. Tych momentów może właśnie w naszym zabieganiu, w naszej codzienności bardzo potrzebujemy. Tych momentów, w których Jezus zaprasza nas, żebyśmy usiedli u Jego stóp i posłuchali. I wtedy Jezus mówi, kiedy odpowiadając na to pragnienie właśnie, na to pytanie, na to posprzeczanie się między uczniami, kto tutaj jest najważniejszy, kto jest największy.
Jezus mówi, jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkim. Jezus sam jest sługą, bo taka jest Jego miłość, że przyszedł po to, tak uniżył się, aby nam służyć. I czyni to z miłości. On jest właśnie tym ostatnim, aby spotkać tego najmniejszego. Co więcej, Jezus nie kończy na samych słowach, ale jak mówi nam ewangelista, opisując to wydarzenie, Jezus wziął dziecko, postawił przed nimi i objął się ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. Jezus czyni znak. I to jest też ważne, abyśmy właśnie w naszym życiu też byli otwarci na te znaki, które Bóg nam daje. Bo może tak być, to wydaje się takie może nawet tak czysto po ludzku. Tutaj mężczyźni posprzeczali się między sobą, kto jest najważniejszy, a wiecie, jaka jest taka męska karma, gdzie jeszcze jest taka zawziętość, czasem jakaś zazdrość, jeżeli to weźmie górę. I wobec tego Jezus stawia im dziecko. Można by powiedzieć po ludzku w ogóle, no jaka tutaj siła wobec tej siły, tak, tego sporu męskiego. Jezus stawia dziecko. Bo chcę przez ten obraz coś ważnego powiedzieć. Jaka jest siła dziecka? Wiemy, że dziecko jest, no właśnie, w swojej sile jest jednak ograniczone. Wobec siły tak męskiej, no to jest zbyt słabe. Że dziecko rzeczywiście nie wszystko jeszcze wie. Wiemy, że po to jest szkoła, że przez kolejne klasy nie wszystko rozumie. Zatem jaka jest siła dziecka? Czasem dziecko potrzebuje jeszcze potrzymać za rękę, aby mogło przejść parę kroczków. Siłą dziecka jest to, że wie, gdzie może uciec, do kogo się uciec. I to jest siła dziecka, że jeśli czegoś potrzebuje, właśnie biegnie do rodziców. Jeżeli się czegoś przestraszy, biegnie do rodziców. Bo wie, że to jest taka wewnętrzna intuicja, jakieś przekonanie, że tam znajdzie bezpieczeństwo. I to jest taka niesamowita mądrość, o której też właśnie ta mądrość wstępująca z góry, o której mówi święty Jakub. Że właśnie mądrością jest to, żeby wiedzieć, do kogo się uciec. Kogo poprosić o wstawiennictwo. Bo my nie jesteśmy silni na tyle, żeby rzeczywiście ze wszystkim sobie poradzić. Powiedzieć, dobra, jestem silny, mocny, poradzę sobie w życiu. Przejdę przez życie sam. Mądrością jest, to mądrością dziecka jest to, że wie, w jakim momencie, w jakiej sytuacji, do kogo się uciec. Kogo poprosić o, za kim się schować. Czasem nie wiem, czy rodzice mogliby to powiedzieć, czy nie ma tak czasem. Jak się dziecko przestraszy, chowa się za rodziców, tak? Jestem bezpieczny. Nie? Czy nie ma tak? I Bóg zaprasza nas do tego, właśnie abyśmy odkryli tą mądrość dziecka w naszym życiu, jako osoby dorosłe. Żeby wiedzieć, do kogo się uciec, za kim stanąć, kogo poprosić o pomoc, kogo spytać o zrozumienie. Myślę, że to tak nieraz słyszę i doświadczam tego, jak dzieci są na takim etapie, gdzie po prostu tysiące pytań zadają. Jak to jest? Co to jest? Dlaczego to jest? A kiedy to jest? Tak? Bóg też chce, żebyśmy Go tak pytali jak dzieci. Jeśli czegoś nie rozumiesz, jeśli czegoś nie wiesz, jeśli czegoś nie rozumiesz ważnego w swoim życiu, spytaj. Jeśli Ty nawet nie znasz odpowiedzi, nie wiesz, jeśli ktoś z Twoich bliskich nie potrafi Ci dać odpowiedzi, ksiądz nie potrafi Ci dać odpowiedzi, bo czasem są takie pytania, to pytaj Pana Boga. I te odpowiedzi, które daje Bóg, one rzeczywiście trafiają w punkt, bo dotyczą Twojego życia, już niepowtarzalnego życia. Bóg nie posługuje się schematami, jakimiś kalkami, szablonami, ale widzi każdego z nas tutaj osobno, widzi jako swoje dziecko. Dlatego mądrością jest to, że wiem, do kogo się uciec. Jakąś szczególną formą takiej ucieczki do Boga jest nasza modlitwa. Ale tutaj na początek tych rekolekcji słyszymy słowo z listu Jakuba, który mówi o modlitwie, że nie każda modlitwa. Mówi tak, że prowadzicie walki, kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Na czym polega ta zła modlitwa? O czym tutaj, o co chodzi świętemu Jakubowi?
bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Może być taka modlitwa, która będzie tylko takim żądaniem, tak? Żądaniem od Boga. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Jak nie zrobisz, to znaczy, że mnie nie kochasz, albo nie chcesz dla mnie dobra. Pan Bóg zaprasza nas, jeśli mówi o tej postawie dziecka, to zaprasza nas do pewnej otwartości, do uznania, że On rzeczywiście wie, co będzie dla ciebie dobre, bo Jego miłość wobec ciebie Mu to podpowiada. Dlatego Bóg właśnie chce ofiarować, dać rzeczywiście dobro. On nieraz niejednokrotnie nie spełni naszego żądania, ale nie dlatego, żeby się nam przeciwstawić, nie dlatego, żeby zrobić nam na złość, nie dlatego, żeby udowodnić coś, ale dlatego, że wie, że to nie będzie dobre dla ciebie. Czy nie jest tak, że nieraz właśnie znowu, jak on to, ten obraz dziecka i wasze doświadczenie z dziećmi, czy nie jest nieraz tak, że wiecie, że nie spełnicie oczekiwania albo jakby takiego żądania dziecka, czy prośby dziecka, bo wiecie, że to byłoby dla niego po prostu najzwyczajniej jakoś krzywdzące albo czymś złym. Bóg w swojej mądrości chce nas wyszukiwać, ale pragnie, abyśmy w tej modlitwie rzeczywiście nie stawali z takiego punktu pewnych żądań wobec Pana Boga, ale rozmowy z Nim, bycia przed Nim. Założenie, że rzeczywiście, Panie Boże, może Ty wiesz lepiej, no ja widzę to tak, chciałbym tak. Tak po ludzku wydaje mi się, że to byłoby dobre, dlatego to Cię proszę, ale też otwieram się i chcę przyjąć Twoją mądrość. Bo ta mądrość z góry, ten dar z góry, o którym mówi święty Jakub, jest skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych uczynków, wolna od względów ludzkich obłudy. Bóg chce w taki sposób nas obdarowywać. Dobrze. To teraz poproszę Anetkę, żeby podzieliła się też świadectwem tego, w jaki sposób Pan ją obdarował, jak ona jest na jego dzieckiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowa dzisiejszego psalmu. Pan powstrzymuje całe moje życie. Mogę powiedzieć z wielkim przekonaniem, patrząc wstecz na całe właśnie swoje życie, chociaż wcześniej tego w ogóle nie dostrzegałam, pomimo że zawsze byłam w Kościele, ale nie dostrzegałam obecności Bożej w moim życiu, a tym bardziej Jego miłości. Zawsze miałam taką, wyniosłam z domu rodzinnego, taką religijność maryjną. Bardzo bliska mi zawsze była i jest Maryja. Do niej się bardzo gorąco modliłam, ale Pan Jezus był gdzieś zupełnie dla mnie w oddali. Ale Maryja, która zawsze wskazuje na Jezusa, doprowadziła mnie do Niego. To był taki proces, to nie był jakiś moment, to był taki długi proces, ale właśnie doprowadziła mnie do tego, że zaczęłam otwierać swoje serce na Jezusa i zaczęłam naprawdę doświadczać Jego miłości. On otworzył moje oczy na Jego miłość poprzez Słowo Boże. Kiedy zaczęłam czytać Słowo Boże jako takie zobowiązanie na początku i to było dla mnie bardzo trudne, ale byłam temu wierna każdego dnia, szczególnie czytania z dnia czytałam, pierwsze czytanie psalm, Ewangelię. I to na początku było dla mnie bardzo trudno, posiłkowałam się jakimiś komentarzami, ale nagle zaczęłam zauważyć, że te komentarze odkładam na Bogu, że chcę sama rozważać to Słowo Boże, że zaczynam poprzez to Słowo Boże rozmawiać z Panem Bogiem i zaczęłam zauważać, że Słowo Boże zaczyna być żywe w moim życiu. Zawsze słyszałam to zdanie, że Słowo Boże jest żywe, ale ja tego nie doświadczałam, ponieważ miałam zamknięte serce, zamknięte oczy i Pan Bóg zaczął poprzez takie moje utrudzenie tego spotkania z Słowem Bożym, zaczął otwierać moje serce. Zaczęłam doświadczać właśnie Jego miłości w codzienności mojego życia. Otworzył moje oczy na to, że ja zaczęłam zauważać Jego obecność. W przeróżnych sytuacjach, w najdrobniejszych jakichś szczegółach dnia codziennego.
w zwyczajności tego dnia zaczęłam dostrzegać właśnie, że On cały czas przy mnie jest, że mnie prowadzi, że te wyprowadza dobro z przeróżnych sytuacji. Tak więc to Słowo Boże też zaczęło przemieniać moje serce, że zaczęłam się bardzo mocno otwierać na to, żeby to swoje życie oddać Jezusowi, bo był we mnie zawsze bardzo duży lęk i pewnie ten lęk wciąż jeszcze jest, ale każdego dnia zaczynam właśnie dzień od oddania Go Jezusowi, od znaku krzyża i powiedzenia, żeby On mnie prowadził i żeby otwierał moje serce na takie naprawdę pełne zaufanie do Niego, że właśnie On ma dla mnie najlepszy plan i ja się tym naprawdę przekonuję w przeróżnych sytuacjach i radosnych, ale też i trudnych doświadczeniach, że ja nie potrafię jakoś sama znaleźć rozwiązania, a Pan znajduje te najlepsze rozwiązania. I oczywiście mój grzech gdzieś tam powoduje, że często nie dostrzegam tej miłości Bożej, ale wybrałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela i jakby każdego dnia tego wyboru właśnie ten wybór potwierdzam poprzez to, że właśnie powierzam Mu ten konkretny dzisiejszy dzień i proszę Go, żeby On mnie przez ten dzień przeprowadzał. Jezus też bardzo mocno doświadczam tej miłości Jego też bardzo mocno poprzez moje macierzyństwo. To, że właśnie zabrał mi lęk przed Duchem Świętym, który miałam bardzo duży, a pokazał mi, jak bardzo mi jest potrzebny Duch Święty w macierzyństwie. I właśnie tutaj bardzo mocno Jego miłości doświadczam. Także chwała Panu. Alleluja. Bardzo dziękuję Anecie za to świadectwo. Bóg stanął przed nami, czasem postawi małe dziecko, aby przez nie do nas przemówić. Czasem powie jakieś słowo, jakieś wydarzenie. Dlatego w tym czasie rekolekcji bądźmy też otwarci naszym sercem i otwarte nasze oczy, uszy, bo wierzę, że to jest czas łask, w którym Pan Bóg będzie do nas mówił, już to czyni.